Witam widzów portalu sportegit.pl. Jesteśmy w olsztyńskim klubie Wody Perfect, gdzie właśnie swój trening przeprowadza Warmia Energa Olsztyn, a z nami nowy nabytek Warmii, Maciej Fabianowicz. Witam Cię, Maćku. Witam również, dzień dobry. Maciek, tak na początek, przedstawiłbyś się kibicom z Olsztyna piłki ręcznej? Tak pokrótce? Tak, no jestem Maciek Fabianowicz. Pochodzę z Płocka, grałem tam od początku swojej kariery, od trzeciej klasy podstawówki w klubach Muksu Płock i Wisły Płock oraz Orlen Wisły Płock, a teraz trafiłem na roczne wypożyczenie do Warmii Energa Olsztyn. No właśnie, powiedz, co przekonało Cię do tego, żeby przyjąć ofertę trenera Knopika i przyjść tutaj grać w pierwszej lidze? Na pewno bardzo ciekawy zespół z dużymi aspiracjami, z możliwościami o walkę o najwyższe cele. Na pewno również trener, którego znam. Znam też również dużo zawodników z tego zespołu i te wszystkie czynniki się przyczyniły do tego, że podjąłem decyzję, aby dołączyć do drużyny z Olsztyna. Powiedz tak, według Twojego rozeznania w Olsztynie będziesz grał więcej niż w Płocku, bo tam także trenowałeś z tą drużyną ekstraklasową, seniorską, mocną, tytułowaną. To jest już, będzie tylko i wyłącznie decyzja trenera i całego sztabu, także nie mi to oceniać, liczę na jak najwięcej minut, ale ostateczną decyzję podejmie trener. Powiedz mi, jutro wyjeżdżacie na obóz do Rynu. Czego oczekujesz, co sobie obiecujesz po tym obozie? Tak, jutro wyjeżdżamy, na pewno to będzie bardzo ciężki okres, który solidnie przepracujemy. Na pewno będę chciał się rozwinąć, dobrze przygotować do sezonu i mam nadzieję, że to się przyczyni do tego, że cały sezon będę mógł być przygotowany na maksa. Grałeś w rezerwach Wisły Płock, tam bardzo dużo rzucałeś, jesteś skrzydłowym. No, tu w Olsztynie przyda się taki zawodnik. Miło mi to słyszeć. Tak, no jestem skrzydłowym. Zadanie skrzydłowym głównie jest zdobywanie bramek. Także będę chciał to robić dalej w klubie Olsztyna i liczę, że tych bramek uzbieramy jak najwięcej, chociaż tak jak wiemy, najważniejsza jest liczba punktów i wygranych meczów zdobytych przez cały zespół. W Olsztynie powstała taka mieszanka młodości z doświadczeniem. Jest kilku doświadczonych zawodników. Też będziesz miał się od kogo uczyć. Tak, na pewno jest, można powiedzieć, na każdej pozycji jeden doświadczony zawodnik, jeden młodszy zawodnik. Zapoznaję się zresztą drużyny, ale widać, że chłopacy i wszyscy zawodnicy są bardzo pozytywnie nastawieni i na pewno to będzie bardzo owocna współpraca. Rozpoczęliście przygotowania w poniedziałek. Ty w Olsztynie byłeś już wcześniej, czy przyjechałeś dopiero w poniedziałek na ten pierwszy trening? Byłem w Olsztynie już wcześniej, a to podpisać kontrakt, a to obejrzeć mieszkanie, ale głównie tak na dłuższy okres czasu przyjechałem w poniedziałek rano no głównie na pierwszy trening, tak, takie było założenie. Czyli nie miałeś jeszcze czasu poznać miasta, zobaczyć, czy jest fajne, ładne i czy Ci się podoba? To znaczy, byłem już na Starówce, także naprawdę miasto jest bardzo ładne, a na resztą część miasta przyjdzie jeszcze na pewno czas. No dobrze, to tyle na początek. Na pewno będziemy jeszcze się spotykali i rozmawiali po meczach Warmii Energa. Bardzo Ci dziękuję za wywiad i życzę udanego obozu. Dziękujemy bardzo.